Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na haul lumpeksowy. Dzisiaj pokażę Wam prawdziwe perełki, jeżeli chodzi o moje lumpeksowe zdobycze. Najtańsza rzecz kosztowała, uwaga, 75 groszy. Dobrze słyszeliście, poniżej złotówki kosztowały rzeczy, które moim zdaniem były warte o wiele więcej, ale to już za chwilę. Zaczniemy sobie od rzeczy damskich, ponieważ jest ich najmniej, a później będą dziecięce i trzy zabawki. Także musicie oglądać dalej. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, będą spodnie. Są to spodnie czarne, takie dosyć eleganckie, mają bardzo ładną górę. Zobaczcie, niestety nie miały paska, ale za 2 zł to stwierdziłam, że warto zaryzykować. Są idealne na długość, jest to marka New Look i ja mam rozmiar L. I mam jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o dolną część garderoby. Jest to taka spódniczka w stylu tenisowym. Tutaj już mam rozmiar XL i również jest to New Look i ta spódniczka kosztowała 75 groszy. Nie wiem dlaczego, być może ze względu na brak guzika, ale to nie jest jakiś duży problem. Poza tym spódniczka jest w idealnym stanie, dlatego ja jestem super zadowolona, że udało mi się ją znaleźć. Kolejna będzie koszulka. Pasiak czerwono-biały, Marks & Spencer i tutaj mamy, jak zobaczycie, nowa z metką. No ona już kosztowała 12 zł, ale bodajże jest to najdroższa rzecz z całego holu, więc i tak uważam, że super. Jest to jakiś bardzo duży rozmiar, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ ja chciałam właśnie taką szeroką, taką oversize, więc myślę, że mi się sprawdzi. I jeszcze mam dwie tak mega rzeczy, że po prostu... Och, nie mogę uwierzyć, że udało mi się je znaleźć. Są to białe koszule, zobaczcie. Są tak piękne i pasują na mnie, więc jestem mega szczęśliwa. Tutaj mamy Primark, to też jest duży rozmiar, to jest 16, ale ja ją mierzyłam i wygląda bardzo fajnie. Ma takie szerokie, wuchwiaste rękawy, nie jest bardzo długa, ale właśnie jest taka szersza, więc do wysokiego stanu jest idealna. I tutaj mamy jeszcze jedną, taką troszeczkę muślinową, jest to taki materiał, który muślin przypomina, oczywiście bawełniany. I zobaczcie, również bardzo ładna. Tutaj mamy wiązanie i ona była całkowicie nowa i te koszule kosztowały w granicach 8 zł za sztukę, więc uważam, że niewiele. Teraz już przechodzimy do rzeczy dziecięcych i muszę Wam przypomnieć, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś Wam mówiłam, że moją taktyką na szukanie w lumpeksach jest to, żeby wiosną i latem kupować rzeczy na jesień i zimę, a jesienią i zimą na wiosnę i lato. I to faktycznie mi się sprawdza, tutaj mamy tego dowód, ponieważ mam dwie super rzeczy. Po pierwsze sukienka, jest to sukienka marki Two Kids, bardzo taka popularna w lumpeksach. Ona moim zdaniem wygląda jakby była z Zary, kosztowała chyba 8 zł i jest jak nowa. Dla Julci dobra, więc uważam, że jest świetna. Myślę, że właśnie na jesień nam się super sprawdzi. Do jakichś rajstopek, do płaszczyka będzie to bardzo ładnie wyglądać. Bardzo przyjemny, mięciutki materiał. Jula zaakceptowała, więc super. I jeszcze jedna rzecz. Kupiłam kurtkę zimową dla mojego syna za 7 zł. Zobaczcie, tak wygląda. Jest to troszeczkę większy rozmiar, ale powiem Wam, że on rośnie w takim tempie, że podejrzewam, że po prostu będzie ta kurtka na niego dobra. Ewentualnie troszeczkę tutaj te ściągacze podwinę mu do środka. Tutaj również jest ta sama marka Two Kids. Zobaczcie, bardzo fajny tutaj taki pokryty misiem kapturek. Granatowa z czarnymi elementami. Tutaj też mamy takie srebrne napy. No również w super stanie. Więc no nie mogłam jej nie wziąć. Jasiowi również się spodobała, bo oczywiście dzieciaki musiały wszystko zaakceptować i pooglądać. Także ja jestem mega zadowolona, bo zaoszczędziłam pewnie jakieś 120 zł. Dziecięcych rzeczy mam naprawdę bardzo dużo i tutaj już nie pamiętam dokładnie cen, ale były to właśnie od 75 groszy do jakieś 5 zł za sztukę, dlatego że właśnie ja teraz chodzę na pół ceny i zobaczcie, tutaj mamy na przykład sukienkę, którą kupiłam wczoraj, więc pamiętam, że ona była za 2,75. Jest to sukienka właśnie z H&M-u w Julci rozmiarze, bardzo ładna. Kolejna sukienka, strasznie jej się spodobała, tutaj również mamy Marks & Spencer, ona kosztowała 3 zł, więc szaleństwo. I zobaczcie, takie jednorożce, również ją mierzyła, jest zachwycona, teraz może w samych sukienkach śmigać. I mamy jeszcze jedną, tutaj jest marka Next, ta sukienka również kosztowała jakieś grosze, nie 2 zł. I też jest dobra, już ją nosiła, jest zadowolona, więc ekstra. I mamy jeszcze jedną taką właśnie bardziej na jesień, bo to jest sukienka dresowa. Wydaje mi się, że ona już kosztowała jakieś 6-7 zł.
Zobaczcie, szara, ze ściągaczem, w takie tęcze. No jest przeurocza. No tego typu sukienki, sami wiecie, jeżeli macie w domu dzieciaki, macie dziewczynki, no to takie sukienki kosztują od 50 zł w górę, ale raczej więcej niż mniej. Więc no uważam, że super mi się trafiło. Jeszcze mam kilka rzeczy dla Julci, między innymi taką koszulkę z myszką mini, też bardzo ładna. To jest taki motyw, który dziewczynkom się bardzo podoba. I teraz już pokażę Wam rzeczy dla Jasia. Dla mojego synka mam trzy pary spodni. Tutaj są takie sztruksy w kolorze khaki. To jest Next. Bardzo fajne, ponieważ tutaj w pasie można sobie wyregulować. Więc tak wyglądają. Jakieś 3 złote. Tutaj mam spodnie za złoty 50 z Reserved. Również takie ściągane u góry, są to takie klasyczne dżinsy, delikatnie przecierane, więc myślę, że na pewno nam się przydadzą. Chociaż powiem Wam, że ja właśnie najczęściej, jeżeli chodzi o żłobek, to ubieram Jasiowi dresy i tutaj właśnie znalazłam dresy za złotówkę. Bardzo ładny karmelowy kolor, marka George, czyli też taka bardzo popularna w lumpeksach. W super stanie, mięciutka bawełna, więc ekstra. I jeszcze kilka koszulek. Tutaj mamy ukochany przez moje dzieciaki psi Patrol. Bardzo fajna koszulka, więc też do żłobka jak najbardziej. Ale powiem Wam, że większość tych rzeczy jest naprawdę w idealnym stanie. I te koszulki kosztowały do 4 zł max, więc no super. Tutaj mamy taką z gwiazdką. Ja już kiedyś miałam właśnie taką koszulkę dla Jasia, tylko że szarą. I nam się super nosiła, super się prała. Teraz mam właśnie większy rozmiar, więc jestem zadowolona, że mi się udało znaleźć tą samą. Tutaj mamy taką z guziczkami, również jakieś 2 zł kosztowała. Pasiaczek. Tu mamy jeszcze jedną, która mi się mega podoba. Nie wiem, co to jest za marka. Pokażę Wam tutaj z bliska. I jeszcze 2 super bluzeczki. Takie same. Obydwie kosztowały 5,50. To znaczy razem kosztowały 5,50. Zobaczcie. Mamy karmelową i beżową. No bardzo fajny, taki wafelkowy materiał. To jest właśnie taki styl Zary, więc no mega mi się trafiło. I teraz pokażę Wam hit nad hity. Uważam, że to jest po prostu totalna perełka i naprawdę nigdy mi się nie udało znaleźć nic lepszego. A mowa o Vansach, które kosztowały 75 groszy. Były w stanie idealnym. Ja w ogóle nie wiem, czy ktoś je nosił. Oczywiście wyprałam je w pralce i zobaczcie, nie wiem, czy tu widać, ale tu jest napisane złoty 50, czyli złoty 50 na pół. No słuchajcie, za 75 groszy no nie kupiłabym butów żadnych, a co dopiero Vansy. Dajcie znać, co myślicie, ale moim zdaniem to jest mega łup. Tutaj nawet podeszwy nie są zniszczone. Moim zdaniem tylko były te buty przymierzane, bo i tutaj te znaczki z tyłu są w idealnym stanie, więc ja jestem przeszczęśliwa, że właśnie takie super trampeczki udało mi się wyhaczyć. I na koniec mamy 3 zabawki, które w sumie kosztowały 10 zł. Ekstra, co? Tutaj mamy Chase'a, bo tak jak mówiłam, moje dzieciaki uwielbiają psi Patrol. On jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Powiem Wam, że większość tych zabawek właśnie z psiego Patrolu to w ogóle mają takie zniekształcone te buźki, a tutaj jest dosyć tak realistycznie zrobiony. Kosztował 1 zł, naprawdę. Nie był wyceniony, ja podeszłam do pani i ona mówi, a to za złotówkę. Myślałam, no dobra, pewnie, że wezmę. I tutaj mamy też taką zabawkę marki VT, bodajże, tak. I zobaczcie, ona działa, kosztowała 2,25. No, nie wiem, dlaczego tak była wyceniona. Dzieciaki lubią się tym bawić, to są jakieś piosenki, właśnie do re mi, czyli taki muzyczny sprzęt, no moim zdaniem ekstra. I ostatnia rzecz to jest taki projektor gwiazd, który właśnie teraz nam często umila wieczory. Wprawdzie dzieciaki zazwyczaj zasypiają, kiedy jest jeszcze jasno, ale kiedy ja położę go tak wysoko, to coś tam na suficie jeszcze widać. I on ma 3 kolory, można sobie ustawić właśnie te 3 kolory na ścianę i wtedy to wszystko pięknie wygląda. No moim zdaniem super, taki żółwik, który właśnie pomaga w zasypianiu. I to by było na tyle, mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jestem ciekawa, czy chociaż trochę zachęciłam Was do tego, żebyście odwiedzili jakiś pobliski lumpeks, bo ja mam mega ochotę, żeby właśnie jeszcze coś pobuszować trochę i poszukać jakichś perełek. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.